Siemaneczko, siemaneczko, w nowym miejscu, a mianowicie w Bangkoku. Bangkoku. Witamy, witamy. Słuchajcie, w nowym miejscu nowe kroki robi się o wiele, wiele lepiej. Nowe miejsce fajnie się zwiedza, fajnie się chodzi z zaciekawieniem. Nowe trasy, nowe palmy, nowe kwiaty, nowe budynki. No kurczę, fajnie czasami zmienić trasę, bo aż się jeszcze bardziej chce iść. Dostajemy nowej motywacji do chodzenia. No i jest naprawdę elegancko tutaj w tym parku w Bangkoku. Piękny park. Tutaj sobie fontanny podlewają ładnie trawę. No, przepiękny park. Patrzcie się, jakie piękne miejsce. Bardzo dużo kwiatów, palmy. Tutaj taki duży park. A po drugiej stronie wieżowce. Wielkie miasto. Bangkok. Ogromne miasto. 15 milionów mieszkańców. To przecież prawie połowa tego, co żyje w Polsce. A nie cała. Z 40%. Ale piękny park. Idziemy tam pozwiedzać trochę tego parku. Zobaczymy, jak tu jeszcze pięknie jest. Bo tam są jakieś takie różne fajne rzeczy, które można zobaczyć. Także idziemy pochodzić troszkę. Przygotowani w strojach sportowych, a w sumie to wyrozbierani, bo jest bardzo gorąco. Bangkok to codziennie jakieś 38 stopni ostatnio, 39, pod 40, a odczuwalna to około 45-6 stopni, także jest naprawdę bardzo gorąco. Z racji, że teraz jest przed 9, to jeszcze da się żyć, ale i tak już jest bardzo gorąco, a to co będzie za parę godzin, to już będzie totalna masakra. Najgorsi są tacy, co idą tutaj za nami. Jest tak gorąco, on idzie w tej masce, taki załadowany, okulary, czapka i tak dalej, będzie tu zaraz biegał, masakra. Przed chwilą w ogóle koleś biegł w klapkach, to w ogóle było śmieszne. Normalnie biega tutaj, trenuje i w klapkach. No, zaraz go jeszcze spotkamy. No. Trzeba tylko uważać na warany, bo one tutaj sobie mieszkają, chodzą i mogą nas zaatakować. Nie, raczej zaatakować nie, ale trzeba na nie uważać. Bo na pewno gdzieś tutaj sobie chodzą, mieszkają, żyją i jest ich tutaj sporo. Co my tutaj mamy? Jakiś taki plac. Chyba tutaj fontanna powinna być, tylko coś nie działa. No, wtedy byłoby ładnie. No, tak wiele fontan. Bardzo ładnie by wtedy było. O, i tutaj mamy właśnie centrum w sumie tego parku. A my mieszkamy dosłownie naprzeciwko w tej szamie. Tu. A za tym są takie cztery same wieżowce, ogromne, z takimi chyba punktami widokowymi na samej górze. Ogromne tutaj są te wieżowce. A naprzeciwko, raz, dwa, trzy, cztery kolejne wieżowce, które się właśnie budują i tylko żurawie wystają. Uwaga, uwaga, Dorota będzie skakać przez kałużę. Wpadnie czy nie wpadnie? Dajcie znać! Udało się. Jesteś dobry skoczek. Dobra, my tam. My idziemy tu w głąb parku, bo chcemy zobaczyć takie miejsce amfiteatrowe. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale gdzieś, gdzie jest duży plac trawy i tam zbierają się ludzie. Tutaj dokładnie w tym miejscu to na chwilę można zapomnieć, że jest się w dużym mieście. Ptaszki pięknie śpiewają. Dosyć cicho. Spokój. Ale tutaj ptaszki mają raj, ale ładne drzewo też. Zrobili taki mostek, żeby nie łazić po tej trawie, co? Tak, chyba tak. Wszystko nasadzone. A mi pajęczyny jakieś poobchodziły? O kurde. Ej, tam w ogóle jakaś pani zbiera trawę, czy co ona tam robi? Coś tam wycina. Siedzi tam w krzakach. I coś tam robi, nie wiem, co ona to robi. Coś ma, jakieś grabki takie? Jakieś miotłe? Co ona tam robi? Ale miejsce fajne. A z drugiej strony wieżowce. Gdzie idziemy? Prosto. Chyba nie do muzeum. Nie do muzeum? A, tu mamy nawet znaki. W lewo muzeum. Green Bridge. Skywalk Exit. No dobra, to do muzeum może pójdziemy za chwilę. Na razie idziemy prosto. Ok, dowiedzieliśmy się właśnie, że jesteśmy w Forest Parku, a nie w takim Public Parku. No różni się to tym, że jest tutaj właśnie wiele gatunków takich różnych, niespotykanych,
jakichś tam chronionych roślin i jakichś takich różnych rzeczy, ekosystemy takie stworzone, żeby i jakieś tam robaczki, zwierzątka i tak dalej mogły się tutaj rozwijać, mnożyć i tak dalej, przeżyć, i tak samo roślinki. Więc no widzicie sami, jak tu jest. Tym się właśnie różni public park od forest park, tak? Bo to no nie tak. Jest taki zwykły park, to jest taki bardziej forest, nie? No tak, no właśnie. To jest właśnie tak gęsto, i... ale takie też ekologiczne, no i takie właśnie podtrzymujące właśnie dalej tradycję tajską, tak? Żeby tajskie jakieś rośliny nie wymarły całkowicie, czy może jakieś gatunki ptaków, albo jakiś jeszcze inny żyjątek. No tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale patrzcie, jak tu bujnie. No sakra. Dlatego zrobili ten mostek. No właśnie. No właśnie. Tam nie przeszkadzać tamtym żyjącym niżej. No. Gęsto, często. Jakieś żaby, barany, no. I tutaj to na pewno wiele gatunków ma swój dom. Wow, jakie moczadła. Tam jakieś ptaszki. No. No, zrobili tutaj fajne miejsce. A my będziemy szli sobie tym mostkiem właśnie. No i będziemy zwiedzać. O, tu jakiś ptak leci. O, to chyba zwykła wrona. Tam wieżowce. Kolejne. O, jacie. Fajne miejsce. Tylko widzicie, żeby tak było ładnie i pięknie i żeby tu mogło być jakieś życie, to trzeba to cały czas podlewać. Bo pogoda ostatnio nie sprzyja. Jest bardzo gorąco. W ogóle nie pada, no i niestety wszystko by zdechło. Patrzcie, jakie ryby tam pływają, tam taka czerwona, tutaj obok niej taka szara. Może w telefonie nie widać, ale ogólnie pływają ogromne ryby. A ten budynek tutaj to szpital. Tam na wprost jest chyba to miejsce, o którym mówiłem wcześniej. Ten taki niby jakiś amfiteatr. Być może czasami się tutaj coś odbywa, ale na pewno można tutaj przyjść i fajnie sobie odpocząć. W bardzo miłych okolicznościach i przyjemnych. Okazuje się, że jest to mega wielki park. Myśmy przyszli stamtąd, bardzo daleka. Idziemy. To w ogóle się tu rozchodzi na różne części. A przed nami jeszcze kawał drogi. Ogólnie bardzo, bardzo dalej się to tam het ciągnie. No, mega miejsce, naprawdę. Kurczę, jak tu można sobie przyjść i pochodzić. 10 tysięcy kroków zrobić tutaj, to jest mega przyjemność. Kurczę, co to za jakaś roślina. Nie widziałem jeszcze nigdy tutaj takiej. No, mega. Przeróżne tutaj są roślinki. Tam jakieś kwiaty takie ładne. Ale miejsce. Tutaj jakieś miejsce stworzone dla waszek. O, jaki piękny ptak tam poleciał, jakiś z brązowymi skrzydłami. On czarny, a brązowe skrzydła. Dobra, nie wiem, czy zaraz nie ucieknie, ale od razu powiem, że to na pewno nie jest bocian. Taki nasz, polski, uwaga. O, patrzcie na to, to jest właśnie ten ptak, a się fajnie zerknął na mnie. No to już wiadomo teraz z bliska, że to na pewno nie jest bocian, tylko jakiś tutejszy ptak. No, mają tutaj raj. Trochę się nas wystraszył i sobie uciekł. O, poszedł tam na drzewo, w sumie jeszcze bliżej nas, jak zaraz tam podejdziemy, ale tutaj miejsce do życia to mają po prostu wymarzone. No zobaczcie sami. No tutaj na pewno są jakieś, tyle mają pożywienia i w ogóle wszystkiego, że niczego im tutaj nie brakuje. W ogóle tu ich jest więcej. Tu ich jest więcej w ogóle, Dora. Z ich jakieś miejsc suwa taka. Patrz, jak sobie tutaj na obciętym drzewie siedzą. O, patrz, tu są te ważki, co tam były na tym. Latają im nad głowami, patrz, ile tych ważek tu jest. Jacie, co były na tablicy, co było na nich napisane, przed chwileczką czytałem. Ale mi suwa. Jacie. Miejscówka. Myśmy ogólnie weszli tutaj, tędy. Byliśmy wcześniej na tym terenie. Teraz już kończymy ten teren i został nam jeszcze tylko trzeci do zwiedzenia. No i tu można sobie poczytać, co tutaj jest obecnie. Zwykły szary gołąb polski. O, tutaj jakiś pan strażnik. Tutaj już miasto. Ulica zwykła, głośno. Wyszliśmy z drugiej strony parku, z drugiej strony, no nie miasta, no ale z drugiej strony parku. Tu jest jakiś pan sobie taki siedzi,
na nikogo nie zwraca uwagi. A to jest chyba ten Green Bridge. No tak. Jest Green Bridge. A, tu chyba przechodzi tylko przez drogę. Bo ogólnie tam się dużo dzieje. A my chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć na dół. O, tutaj są jeszcze takie zwykłe polskie kruki. Kruki. Kruczą jak nie wiem co. Krakają. O, tu jeszcze takie zejście na dół. Jeszcze tu gdzieś po jakichś zielonych mostkach można pochodzić. A patrzcie na to, tutaj jest takie właśnie to zejście, po którym teraz schodziliśmy. Jest naprawdę wysokie, a na środku jest przygotowane, przystosowane do tego, żeby można było zjechać sobie na rowerze. Ale to jest naprawdę bardzo stromo. Zresztą sami widzicie same ślady opon od hamowania. No i tu później się zjeżdża. No i jest znak, że to jest właśnie ścieżka rowerowa. I tak samo później trzeba będzie się wdrapać pod górę na tym rowerze, pod właśnie taki podjazd, jak jest tutaj. Wow. A tutaj prawdziwy Bangkok obok. Mieszkańcy, pranie. Takie mieszkanie. No to jest akurat nieprzyjemne, niefajne. Oj, takie brzydkie, no. No ale prawdziwe z drugiej strony. Z jednej strony wieżowce, piękne budynki, a z drugiej strony takie coś. Idziemy tym mostem i się nie chce skończyć. W tamtą stronę już idziemy tyle, ile idziemy, a już ile żeśmy przeszli stamtąd. Ujo pierdziole. I takie tutaj okoliczności przyrody. Jakieś takie ładne bardzo. Tylko strasznie coś śmierdzi. Chyba z tej rzeczki tutaj. No tak śmierdzi, że ciężko oddychać. Jest jeszcze do tego bardzo gorąco. No i to właśnie wszystko jeszcze potęguje. Przed chwilą nawet też spotkaliśmy warana. W końcu. Dużego. Także praktycznie wszystko było, co miało być. Co mieliśmy w parku spotkać, to spotkaliśmy. Ale jeszcze może zaraz wrócimy do tego muzeum. Ale tutaj jest tak, kurde, nie po polsku, nie po europejsku. Co, Dorka, przed nami? Tutaj nie po polsku, nie po europejsku. Widoki przed nami, no. A tutaj właśnie jest ten park, przez który cały czas szliśmy. A teraz idziemy za płotem. Patrzcie na to jeszcze, jaka palma. Tutaj taka kładka normalnie z palmy zrobiona. Jacie, ale wygięta palma. Jeszcze takiej palmy tu nie widziałem. Tu i ciach, i taka palma. Ale wykręciła przed mostem jak nic. Ale palma. Kurde. I tu. I leży sobie tutaj w tej wodzie. A my idziemy dalej. Nawet banany są. Co my tu jeszcze mamy? No, gorąco jest jak cholera. Hot. No, tak, właśnie. Hot. Okej, okay. Green Bridge się skończył. To się nazywało Green Bridge, zielony most. No, ale właśnie dobiegł końca. No i tutaj wchodzimy do Dock Parku od drugiej strony. I tam przez ten Dock Park przejdziemy i wyjdziemy znowu na początku tego parku i chyba pójdziemy do muzeum, bo jeszcze nie mamy 10 tysięcy kroków. Tak, Dock Park, no. Także chyba jeszcze się szlifniemy do tego muzeum, żeby jeszcze dobić do tej dziesiątki. A tutaj tu jest taki specjalny park zrobiony, żeby sobie z pieskami tutaj przyjść. Żeby psy się tu mogły wyszaleć. O, takie coś. No, tak, tu kubki i tak trzeba zbierać. O, psy muszą być na łańcuchu. Psy muszą być na łańcuchu, na smyczy. I kubki zbieramy i wyrzucamy do toaletki psiej. O, tutaj jest psia toaletka. I prosimy tutaj, jakby co, to wszystko wyrzucać. O, ale tu śmierdzi. Przy toaletce śmierdziało okropnie. O Jezus. Dobra, idziemy dalej. Zwiedzać. O, jakie tutaj roślinki też blisko. Tutaj trawka podlewana. Czy to co to podlewa pan? Wszystko. No, o, można się troszkę schodzić, ale piękne miejsce. A my właśnie zatoczyliśmy koło. Przed chwileczką tędy wchodziliśmy i wróciliśmy tutaj. Co, idziemy jeszcze raz tam do tego muzeum? No. Idziemy. Patrzcie, jaki tutaj jaszczurek. Jaka jaszczureczka ładna. Chyba, że to ten waran taki młody. Może taki młody waran. Raczej tak, bo chodzi identycznie. Ale malutki. Tutaj patrz, tędy się nie da przejść. Coś tutaj zamknęli.
chyba że przeskoczymy, jak kałuże. Nie, no dobra, pójdziemy dołem. O kurczę, ale tak chcieliśmy zwiedzić muzeum, park muzeum, jakiś tam Benjakitti Forest Park Muzeum, ale niestety no entry, nie ma wejścia. O jacia, takie jakieś fajne miejsce się tu zapowiadało. Ale jakieś chyba takie starodawne, co? To muzeum. No nie wiem. Takie jakieś, nie wiem co, czy już jest nieczynne? Już jest takie stare, czy co? Nie wiem, ale wygląda to jak w jakichś takich grach, gdzie kurde już ludzie z tego danego miasta nie żyli i zaczynała roślinność pożerać całe miasto. Dobra, no no entry, no entry, ale może jednak wejdziemy gdzieś tu, chociaż kawałek, czy coś? No wiem, że to jest no entry, tam siedzi strażnik, będzie zaraz krzyczał, ale... Ale może to jest Tajlandia, co? Czy nie? No no, okej, okay, pomachali sobie. No przywitaliśmy się. No i spadamy, no niestety. No entry. Chyba, że to muzeum dopiero zaczyna się tam, dalej, głębiej. W następnym budynku. Bo ten mostek w sumie, który jest zamknięty tu górą, on prowadzi tu. I idzie w tamtą stronę. To być może... Tam dopiero zaczyna się muzeum, a tu jest takie ładne jakieś wejście tylko, no ale niestety jest nieczynne. No i z tego pięknego miejsca, które jest za nami, przepięknego parku, Forest Parku, żegnamy się z wami, a nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie, na razie, hej!